Pozwolę sobie przejść do kolejnego punktu porządku obrad. Jest to uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu rektora przestrzennego dla części terenu położonej w Leśnicy Kroci Stary, część pierwsza. Oddaję głos przewodniczącemu Komisji Planowania. Komisja planowała się do Dziękuję Panie Przewodniczący. Powiem od razu, było 5 projektów uchwał, to będzie 7, 8, 9, 10, 11. Tak. Było 5 projektów uchwał i wszystkie były przez komisję zaopiniowane pozytywnie. Jednogłośnie. Raz. Natomiast jednogłośnie, nie jednogłośnie, jedna osoba się wstrzymała. Ostatni projekt uchwały 11 był jednogłośnie. A tak to było 5. Za, jedna osoba się wstrzymała, ostatnia uchwała była 6 osób za. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Za informację panu przewodniczącego. Oddaję głos pani kierownej referatu planowania. Pani Moniko, oddaję pani głos. Proszę bardzo, mikrofon proszę włączyć. Uchwalacie dotyczy z miejscowości Zakocin Stary, który został sporządzony na podstawie uchwały z 2001 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Raszyn na części terenu położonej we wsi Zakocin Stary. Uchwała ta została zmieniona uchwałą z 31 lipca 2014 roku, która dopuściła podzielenie i etapowanie sporządzania planu miejscowego na trzy części. W tym właśnie część pierwszą, która dzisiaj jest Państwu przedłożona. Pierwotnie obszar tego planu obejmował grunty położone pomiędzy ulicą Sękocińską a ulicą Podleśną. Od zachodu przylegał do lasów nadleśnictwa w Chorzu. Tutaj w momencie podzielenia tego obszaru, obszar planu obejmuje działki w pierwszym rzędzie wzdłuż Alei Krakowskiej pomiędzy ulicą Sękocińską a ulicą Podleśną. Sporządzony projekt planu został kilkukrotnie uzgadniany, opiniowany przez właściwe organy. Był 5 razy wykładany do publicznego gruntu, w tym 2 razy był wykładany już w tej części przedstawionej Państwu. Obszar, który objęty jest mniejszym planem, wskazany jest jako obszar tereny usług. Jest to spójne z polityką przestrzenną gminy, określoną w obowiązującym studium, który również przeznacza te tereny jako tereny usług komercyjnych. Do projektu tego planu, do tego ostatniego projektu planu w 2015 roku został w terminie określonym ogłoszeniu, czyli od 1 kwietnia do 4 maja i 14 dni po wyłożeniu projektu planu do publicznego prądu nie wpłynęły żadne zarzuty i protesty. Dziękuję pani kierownik. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Czy ktoś z panem chciałby zadać pytanie? Przed pytaniami jeszcze chcę Państwu przypomnieć całą sytuację, która ma związek bardzo z tym znaczący. Otóż nie da się nie zauważyć, zbudowana jest tam trasa, która będzie miała dla nas wielkie znaczenie komunikacyjne, a dla osób, które mają swoje nieruchomości w tym terenie akurat uchwalanym, wiemy o tym wszyscy, ma ona znaczenie również egzystencjalne, nazwijmy to. Tam się toczy dyskusja z Generalną Dyrekcją, można powiedzieć, od lat dwóch tak na pewno bardzo ostro na temat możliwości zrezygnowania z pozwolenia tych nieruchomości barierą ekranową. Mamy przyrzeczenie z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz inwestora, jakim jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w momencie uchwalenia takiego planu i obwieszczenia go istnieje duża nadzieja, że tych planów nie będzie. Proszę mieć tego też na względzie, że do dzisiaj nie słyszeliśmy o osobach, które miałyby inne badania na ten temat. To tylko tak w kwestii na tym przypomnienia. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Proszę pan radny ostrzeżenie.
tym uchwały troszeczkę inne jak po dostawnych. Nawet graficznie. Nie wiem dlaczego. Ale pewnie pani mi powie, bo przynajmniej w tej uchwale są rozdziały i paragrafy, pozostałe są rozdziały, podrozdziały i paragrafy. Do tej uchwały nie ma załącznika 2 i 3. Nie wiem dlaczego. Tak. Dopuszcza się szerokość dróg 5 metrów. Minimalna. Zawsze mówimy o tych drogach, ale są wszędzie za wąskie, a tutaj mówimy o tych drogach dojazdowych, właśnie 5 metrów. Czy to nie jest trochę za mało, tak? Później w paragrafie 9 jest zapis taki w punkcie drugim. Każda droga wewnętrzna powinna mieć włączenie do publicznego układu komunikacyjnego bezpośrednio. Ja rozumiem, że każda droga taka dojazdowa musi odkończyć się na drodze publicznej. Czy może być jakieś załamanie tych dróg połączenia za pośrednictwem następnej drogi? No niech może by pokazał. Co na razie tyle, ale to też bym miał. Znaczy tak, odnośnie pierwszej graficznego wyłącznie tego projektu, trzeba mieć na uwadze, że ten projekt był stworzony od 2003 roku. Tak, modyfikowany, zmieniany w niewielkim zakresie. Tak? Kwestia załącznika 2 i 3 to trzeba mieć na uwadze, że ta uchwała jest opracowana, ten projekt został opracowany na podstawie zupełnie innej ustawy od 1994 roku, a nie 1994 roku. I dlatego niepotrzebne są te łączniki. Tak, tak, dlatego że na etapie, jeżeli mówimy o aktualnej ustawie, to załącznikiem jest wykaz złożony do projektu planu. Natomiast tutaj każde uwagi, które są nieuwzględnione przez wykaz, musiały być poddawane Radzie celem odrzucenia. Tak? I to było też odrębnymi uchwałami na etapie procedowania tego. Ja to rozumiem, ale ja mówię o tym trzecim załączniku bardziej. Nie, nie ma takiego. Nie ma, po prostu nie ma tego. Tu jest w paragrafie 9, jest taki zapisany punkt 3. Nie mogę tego zrozumieć, tego trzeciego punktu. Wydzielając działkę drogową przy podziale nieruchomości na działki budowlane można zmniejszyć ich minimalną szerokość. 5 metrów jest, tak? I jeszcze możemy ją zmniejszyć, tak? Jeżeli dla sąsiedniej działki bezpośrednio przyległej do tej działki drogowej ustanowione zostanie notarialne prawo przejścia, przejazdu i tak dalej. Nie do końca tego, po prostu chodzi. Czy ten zapis ma służyć temu, że jeżeli jest właściciel działki, powiedzmy, która ma szerokość 30 metrów, długość 100 metrów i chce podzielić tą działkę na działki budowlane po 1000 metrów kwadratowych, znaczy ją dzielić tam po kolei, zostawiając 5-metrowy pas na drodze, tak jak tutaj jest zgodnie z ustaleniami punktu drugiego, o szerokości 5 metrów dla dróg do 100 metrów długości i wydziela pas 8 metrów dla dróg pozostałych. Jednocześnie odpowiadam na to pytanie, bo pan się tam pytał, czy to nie są drogi za wąskie. Tak. Generalnie o to chodziło, że jeżeli następny sąsiad chce znów wydzielić swoją działkę, to żeby po drugiej stronie on znów nie wydzielał tej 5-metrowej drogi, tylko żeby ich zachęcić, żeby wydzielili wspólną drogę, tak? Żeby mieli możliwość zwężenia, na przykład właśnie każdy po 2,5 metra albo każdy po 4 metry i wiedzieli jedną wspólną drogę, a nie każdy własną prywatną. To właściwie można by. Mam nadzieję, że zostałem zrozumiały. Znaczy, rozumiem, że tak, że jak
sąsiad dzieli swoją działkę, tak? Żeby był do niej dojazd, żeby nie musiał wydzielać 5 metrów. Żeby każdy nie musiał wydzielać swojej 5-metrowej. Z rolnikiem, że drugi sąsiad gra drugą część. Tak, tak. Tylko mówię, tak ciężko zapisane, że wydzielono. Nie, to tutaj, nie, bo tutaj to są takie zapisy właśnie dotyczące. Już to właśnie to jest zapisane, bo on właśnie wykonany radę mówi, że jest dziwnie zapisane, właśnie jest, już czytam. Jeżeli dla sąsiedniej działki bezpośrednio przyległej do tej działki drogowej ustanowione zostanie notarialne prawo przejścia i przejazdu, lokalizacji infrastruktury technicznej dla pozostałej szerokości drogi wewnętrznej. Czyli taka zgoda musi być notarialna i wtedy jest możliwe zawężenie tej drogi. Pasa na drogę, tak? Pasa na drogę. W wydziale trzecim jest taka tabela, która opisuje warunki zabudowy. Na terenu TN1, minimalna wielkość nowo wydzielanej działki jest tam 900 m. Natomiast na terenu TN12U jest minimalna wielkość działki budowlanej. Już nie ma tego słowa nowo. Wydzielanej działki, czy to jest, czy zakupiło się, czy po prostu tak ma być. To jest zasadnicza pisać nowo wydzielanej działki, a działki. To wynika z historii tego planu i z uwzględniania poszczególnych zarzutów, które już na etapie tych 5 wyłożeń uwzględnialiśmy, wyniknęła ta różnica. To nie jest przypadek. Tak, 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 to jest świadome. Tak ma dobrze? Bo jak tak uchwalimy, to tak zostanie. Mi się też tak drogi w takim terenie te 5
przedłużyć. No bo dla łuku 5 metrów to ja znam to z doświadczenia po prostu, wiem co to znaczy. No, jeżeli chodzi o ustalenia dotyczące drogi, to one dotyczą wszelkich przeznaczeń. Natomiast tutaj sytuacja jest taka, że tak naprawdę wydzielania dróg wewnętrznych może się okazać, że problem nie będzie, ponieważ to jest pierwszy rząd działek wzdłuż Alei Krakowskiej. Tak tutaj może jedna albo dwie działki zostaną wydzielone, podzielone. Nie będzie możliwości sytuacji ze względu na istniejącą już powierzchnię działek. Nie będzie możliwości ich podzielenia tak naprawdę. Bo to są działki, które mają 2 czy 3 tysiące metrów niektóre, więc tylko te będzie możliwe podzielenie. Natomiast jeżeli działka ma 2 czy 2,5 tysiące metrów, nie ma możliwości ich podziału. Proszę bardzo, proszę. Tutaj dodam jedno zdanie do tego, co powiedziała pani kierownik. Zapisy dotyczące tych 5-metrowych dróg i 8-metrowych dróg zostały wypracowane dla całego obszaru Sękocina. Tak jak pani kierownik przed chwilą powiedziała, my uchwalamy część pierwszą dużego planu, jakim jest plan Sękocina. Może tutaj kolegę poproszę, gdybyś tego komputera zagrała, pokazać, jak wyglądał stary plan. Ja wiem, że tutaj pewnie większość rady się w międzyczasie zmieniła przez tyle lat, to może pokażmy. No tak, ale żeby właśnie przypomnieć, właśnie te zapisy dotyczące tych dróg jakby bardziej dotyczyły całości planu i zostały jakby przeniesione do tej części pierwszej i właściwie do tej części pierwszej w mały sposób się odnoszą. Tutaj dla przykładu, która jest poprzedniej wersji planu pokazana i widzimy, jaki to był duży obszar planu, to znaczy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Sękocina to jest tutaj właśnie ten cały obszar. A ta część, którą uchwalamy w dniu dzisiejszym, to jest sam ten fragment tutaj z prawej strony, o ten tutaj czerwony. Właśnie między Aleją Krakowską, ulicą tam Podleśną. Proszę, pan Rody Górecki. Ja się rozumiem, że te pytania zmierzają do tego, żeby państwa uczuli się na to, żebyśmy byli wszyscy konsekwentni. Te drogi 5-metrowe powodują bardzo dużo konfliktów. I ja to tak rozumiem tutaj pytanie pana radnego Szyszka i pana Leopoldzika właśnie w tym kierunku, żeby państwa uczuli, że tego typu szerokości dróg powodują bardzo dużo problemów. I ja rozumiem, że ten zapis nie będzie dotyczył tych problemów, tak? W tej części tutaj tego planu. Ale to już kiedyś na przyszłość, żeby państwo wiedzieli, żeby nie było później problemów z tego typu szerokości. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę kolejne pytania o uwagę, jeżeli są. Od radnych, jeżeli nie, to proszę mieszkańców o kwestię, może by się jakieś pytania do projektantów. Są pytania z sali? Proszę bardzo. Andrzej Jurek, ja chciałbym się zorientować, ponieważ z tego co już wiem, to czy pomiędzy Aleją Krakowską, czyli prostopadłe drogi, które są gminnymi drogami, a z tego co może źle się orientuję, wiem, że takie dwie drogi są, tam gdzie ma TVN swoją siedzibę, gdzie jest szlaban zostawiony i nie można dostać się do ulicy Lazurowej. I tam Aleja Krakowska chyba bodajże 89 albo 92 również jest brama zastawiona i nie można przejechać do ulicy Sąsiedzi. Czy ktoś byłby w stanie odpowiedzieć, czy to są drogi prywatne, czy to są drogi gminne? Bo z tego co wiem, jak wodę kiedyś ciągnąłem tą drogą, to zostałem po prostu wezwany o uiszczenie opłaty za zajęcie pasa drogi. Ale jak chcę przejechać, to brama jest i nie można przejechać. Także, czy jest ktoś w stanie odpowiedzieć na te pytania? Czy to są drogi tylko ktoś sobie tam na razie zagrodził, zasadził, bo tak wygodnie jest im, no i z tego korzystają. Czy nie należałoby to po prostu jak gdyby udrożnić te drogi?
że jeżeli są gminnymi drogami, to one powinny być gminnymi drogami i powinni mieć możliwość mieszkańcy czy inni obywatele, żeby sobie swobodnie przejeżdżać. A tym bardziej teraz w tym okresie, kiedy po prostu jest ta budowa, gdzie trzeba się po prostu stać w ogromnych korkach, żeby zawrócić aż tam w lesie w Sękocinie. To tyle. Czy to jest teren prywatny? To możemy ustalić oczywiście, ale nie w tej chwili. Rozumiem. Dobrze. Czy zgłosić do pani, czy po prostu... Proponuję do rejestratu geodezji, tak? Tylko musi pan znać numer działki, tak, albo przynajmniej lokalizację dokładną tej działki. I wtedy można sprawdzić, czy jest to droga w układaniu gminy, czy jest to droga prywatna. Oczywiście nie otrzyma pan informacji, do kogo należy ta droga, ale dostanie pan pewnie informację, czy jest to prywatne, czy to jest w układaniu gminy, albo we własności tej drogi. Rozumiem. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, są pytania pytania może? Jeżeli nie będzie, zamknę dyskusję, przejdziemy do głosowania projektu uchwały. Widzę, że nie ma chętnej do zadawania pytań. Wiem, szanowni państwo, uchwała będzie podejmowana zwana dwoma autopoprawkami. Jedna dotyczy rozdziału drugiego. Zapis słowa. Nowo wydzielony, tak? W tej tablicy, którą państwo macie, w paragrafie 33. I na ostatniej stronie chodzi o rozdział. Dobrze, dziękuję bardzo. Jeszcze rozdział. Zamiast szóstki była czwórka rzymska. W związku z tym przechodzimy do głosowania projektu uchwały. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały z wniesionymi poprawkami, proszę podnieść ręki. Jest to uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego kontraktu sprawy miasta przestrzennego dla części terenu położonych w lesie Sękocin Stary, część pierwsza. Proszę wyjaśnić, kto jest za tego uchwałą. Bardzo proszę wyraźniej. 19 za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, nie widzę.